Witam widzowie na tym kanale YouTube, witam was wszystkich serdecznie, pozdrowie ty. W tym momencie zaskoczyłem się, ponieważ zszedłem o poranku zobaczyć co jest przed drzwiami, a przed drzwiami czekała na mnie paczka od mojego moderatora WJTN. Wielkie pozdro brachu, wielkie pozdro cię bracie. Wskakujesz za miejsce za Alana, naszego brata, bo się zwolniło. Słuchajcie, i był on w Stanach, w USA. I stwierdził, że kupi parę słodyczy, żebyśmy mogli testować na streamie. No i co? No i będziemy sprawdzać, co tu jest. Wygląda obiecująco. W środku są oczywiście słone przekąski i jakieś tam słodkie przekąski. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy. Domestos. Lay's Domestos. Wygląda jak Domestos. Sprawdźmy. Otwarte. W środku pusto, bo już to mnie podkusiło. Ale powiem wam tak, naprawdę było bardzo dobre. Tutaj skrzydełka były, ale jeszcze specjalnie zostawiłem z jednego chipsa, żeśmy mogli stestować. O, oficjalne pierwsze otwarcie. O, otwarte. Gramatura, chuj, już nic nie ma, same okruchy. Wow, cóż za wspaniałe chipsy. No, takie wam powiem. Ululu. Pyszne, pyszne. Dalej mamy... też chipsy, dziękuję za suba. Są to... nie wiem, jest napisane Cheetos Flaming Hot, ale ekstra. I jakieś inne napisy. Więc jest to jakaś edycja specjalna. Sprawdźmy to. W środku wyglądają jak Flaming Hoty. Sprawdźmy, czy są hot. O kurki kolory, przecież w Polsce to by nawet nie doszło do skutku. Mam nadzieję, że jak spróbuję wszystkiego, to nie dostanę sraki, przy ja muszę jechać 5 godzin kurwa do góry. O kurwa, serio są ostre. Mega ostre. Na dodatek mega kwaśne. I nie wiem, gdzie tu jest niby kurwa ten smak serowy, bo daje po garach. Niedobre. Co to jest? Ty! Ja myślałem, że to są chipsy, a tutaj mamy jakiś kurwa KitKat. Ale zielony. To co to będzie herba... ej, nie! Ty! Jest napisane tak. Smak pianki... co? Że ten krem w środku, co jest, to podobno jest jak te pianki na ognisko. Pachnie jeszcze Ameryką, no. Czuć Los Angeles. Otwieram to. O! Ty, ile tego jest! Tak to się prezentuje. Jedno takie. Ej, dobra, ty, to jest fajne. No zobaczmy, nigdy czegoś takiego nie próbowałem. To jest chyba całe, czekajcie. Żebyście mieli po prostu view, jak to wygląda. Tak, ten jest cały, ten jest cały. Taki mini KitKat. O, test smaku. No kurwa, Milka to nie jest, nie wiem, czy to jest ostre, czy mnie jeszcze trzyma po Flaming Hocie. Powiem wam tak, środek bardzo fajny, aczkolwiek ta polewa czekoladowa. Kojarzycie, jak są takie czekolady, że czasami dostawałeś je od cioci, czy tam od kogoś z rodziny i kurwa w sumie to leżały w szafie, bo były w smaku takie kurwa. Wiecie, o co chodzi, że jak jesz Milkę, to jest taka do słodka czekolada. Czasami były takie czekoladopodobne czekolady, taki śmieć. Co to jadłeś, jakbyś wpisał świecę, kurwa. Że niby to jest słodkie, ale no równie dobrze mógłbyś wziąć ze stołu świecę i wpisać. To właśnie coś takiego. Taki posmak mydła, nie? Ocena, kurwa, no nie wiem, jak na takie mydliny 2 na 10, nie? Jak już jesteśmy przy czekoladzie, to mamy tutaj jakiś baton. Amerykański baton. Baby Ruff, to się nazywa. I nie wiem, co to jest. Taki, kurwa, jakiś Snickers, chyba. No tak, no wygląda jak Snickers ogólnie, pa. Wow, cóż za niekonwencjonalna... że tak powiem, forma batonu, taki bym powiedział stolec. Nie tak ładnie jak u nas prosto, wiecie, jak od tego, tylko taki kraftowy baton, handmade. Jest to dość popularne, ponieważ ja właśnie i moi koledzy ze Stanów kupujemy sobie takie batoniki i sobie takie dajemy, otwieramy sobie skrzyneczki i sobie zajadamy. To jest bardzo popularna forma, żeby te batony właśnie były takie domowe, tak? Ponieważ na tle tych wszystkich rzeczy, które są w sklepach, tego przepychu, to po prostu to jest, no tak jakby ci to zrobiła babcia, nie? Testuję.
Z dupy mi taki wypadł dzisiaj. Proszę tak nie mówić. No taki k***a nugat. No nie wiem, no raczej bym tego już nigdy nie kupił. Także jeśli kiedyś was podkusi kurwa taki baton, no to nie kupujcie, no lepiej sobie kupić sneakers. Dobrze, pojedli, popili. Właśnie nie popili. Nie popili, ale widzę, że tutaj moderator nasz zapakował w takie k***a, żeby się nic... Ej, co to k***a jest, ty? Dobra, jeszcze raz mi się włączy taka muzyka i niszczę tą przeglądarkę. K***a, super juicer, czy to wygląda k***a, jakbym miał tam wrzucić 5 zł do tego i bym miał bonus spać, co to jest, o. Ty, to jest Arizona! Cheesy, juicy, serio mocna, bardzo fajnie wygląda. Mhm. I opis tak naprawdę smaku to jest sparkling cherry lime, czyli możemy się domyśleć, że jest to woda gazowana, jakiś napój gazowany o smaku wiśni i limonki. Nie wiem, czy te dwukolorowe opakowanie ma jakiś, że tak powiem, wpływ, czy to trzeba wymieszać, czy nie, ale w tym momencie to otwieram. Ole skurde. Zapach? Jak to, co Dlitka myje podłogi, tak pachnie. Czyli bardzo fajnie, odświeżająco. Zapach domostwa i zapach świeżości. Zalewam, koloryt. Jak ten płyn, ten taki sam jest. Jeszcze raz. What? Zdrówko. Smakuje to, jakbyście sobie wzięli wodę gazowaną. Jest napis sparkling, jest. I wzięli sobie złowicza sok, ten co bagieta go wyje na raz. I dali sobie tyle soczku i tyle wody i jeden do jeden tak, tak smakuje. Ja akurat lubiłem się napić wody gazowanej z syropem. Więc w smaku jest dobre. Ale czy wolałbym mieć chyba wodę gazowaną i syrop. Mamy jeszcze też jakieś picia tutaj. Ale to może coś przekąsimy. I do... O ty, Harry Potter! Ślimoki z Harry'ego Pottera. No dobrze, otwieramy. Mamy tutaj napisane smaki, ja wam przeczytam. Jest... A mogą być chłopie? Nie, nie mogą być. Juicy pear. To jest tak zwana... guys, to jest tak zwana soczysta ta gruszka. Sour cherry, czyli kwaśna wiśnia. Tangerina, to jest chyba mandarynka, bo nie wiem, co by się tak mogło nazywać. Tangerinę? Trafiłem, it's very easy. Watermelon, czyli wiadomo, wodny melon, czyli inaczej tak zwany arbuz i banana. Banany nie próbuję, bo ja mam ogólnie zrazę, jeśli chodzi o słodycze, które smakują jak banany. Dobra, myślę, że zaczniemy sobie od watermelon, czyli ten zielony. No taki nie wiem co to jest za... bobsztyl. Taki bobsztyl. Przerwa na siku, bo mi kutong wybuchnie. O kurwa. No to chyba jak ktoś to różdżką robił, nie? Chyba ktoś wymieszał różdżką, jakiś czarodziej to w środku. Powiem wam tak, to jest typ żelki, który... Jak jesteś fanem Harry'ego Pottera, to ci się uszy trzęsą i wmawiasz sobie, że to jest dobre. Ja jako rzetelny krytyk tego na tym kanale powiem wam, że to jest... No, o k***a, dobra, już nie ma żelek, wszystkie wpadły do tego, więc niestety nie testujemy ich, ale to dobrze, bo są k***e. No patrzcie, wiecie o co chodzi, jak macie Haribo, to są takie miękkie żeleczki, takie, że no jesteś w stanie ten, sobie normalnie ją zgniatać. Tutaj, jakbym chciał zgnieść, to widzicie co się dzieje? No, widzisz jakby to jest taka mega, o, to jest taka mega sztywna żelka, nie? Zła proporcja żelatyny do tutaj do reszty, nie? Ocena 1 na 10. Mamy następne, jakaś czekoladowa przekąska, Butterfinger, tak zwany paluch masłowy, Unwrapped Minis, nieodpakowane minisy. A, bo to się tak trzyma. Powiem tak, jeśli chodzi o design, wygląda jakby miała być tam paczka, że kupujesz sobie szczoteczkę do zębów i w zestawie jest jeszcze pasta. Jeśli chodzi o tutaj design kolorowy, wygląda trochę jak ten, Nesquiki. No ale co, to chyba nie są Nesquiki, więc otwieramy. O kurwa ty, no co chyba jak o halo, kurwa, gdzie sanepid był? Bo w środku to jest normalnie, patrz! Zobacz, to kurwa, co to jest? Patrz. Tu w środku jest od razu zero nic, pa, już mi lecą okruchy. O, i wypadł, kurwa, klocek, nie jem tego. Jakoś dziwnie mi to spróbować, no bo to jest tak jakby, nie wiem, nie. Normalnie w środku jest pudełko od czekolady, normalnie jakby na papierze to jest. Przełamie. O, kurwa. No to są takie krztany po prostu w czekoladzie. Ej, co to jest? Dobre to jest. To smakuje... Znam ten smak. A, masło orzechowe, no. Takie w środku macie jakby takie coś chrupiącego i takie masło orzechowe, no nie będę...
bardzo dobre, bardzo dobre. No, tutaj kurwa tureckie skittlesy. To się nazywa Airheads. Nie wiem co mi, nie wiem co, jakby taki balon jest na tym. No w takim razie spróbujmy głowy powietrznych. Oho. I fajne, takie duże. Na pierwszy rzut. No do Gubi Klejza, nie? Ale... Ba. Tu jest napisane przy białym, w smaku jest napisane White Mystery, więc to jest to jakaś biała niespodzianka i tylko jeden jest. Ryzykuję, sprawdzam. Tylko jeden jest w paczce. Kurwa, pachnie dziwnie. Z tego nie testuję, bo Mystery jest chyba, to jest po prostu apap. F***u jakiś mega mocny lek, że jak zjem to, to kurwa się obudzę bez nerki, nie? Nie wiem co to jest. Ale ocenka 3 na 10. Dobra, może dla przypałki napijemy się kolejnego napoju. Następne picie, from America, it's Warheads Sour Blue Raspberry Soda. It's amazing napój. Jest to prawdopodobnie bardzo kwaśny napój o smaku jakichś jagód. Otwieram go. Jo, jaki kolor, ty! Ej, dobra, nie, to jest na żywo niebieskie! Chłopie, pajka ja wygląda przez tą szklankę! Ja to mierdo... W zapachu w chemik, nie? Chemol! Ej, a to nie było jakoś tak, że niebieski barwnik jest w Polsce zakazany, bo się umiera? Ale sapphire, to mam. Kwaśne. To jest takie kwaśne. Fajne, fajne, no. Się nie wiem jakby jaki jest kurwa target, kto pije takie rzeczy, bo tak trochę kurwa bałbym się tego z 2 litry, że będę świecił w ciemności. Fajnie, fajnie to wygląda. Tego tak nie widać w kamerze, ale to jest ogólnie kurwa niebieskie, nie? What's next? Ej, fajnie to wygląda. Takie coś. Z bliska można zobaczyć na logu, że to jest jakieś takie jabłko. W środku nie ma kurwa jabłek. Oszukali nas. Miały być jakieś kurwa, zobacz, tutaj listki, coś takiego. W środku są po prostu czerwone pigułki. No i w kurwa próbuję. Ole, miękkie. Widzowie, ocena tych piguł. Tak se klepią. Może mi wjedzie zaraz, nie wiem. Smaku też spoko. Tu jest coś, co ja w ogóle jadłem poza streamem. To są z Cheetosa mac and cheese, to jest makaron i proszek, to się gotuje w mleku albo możesz dać łyżkę. Znaczy, nie, znaczy inaczej, to się daje i wodę i mleko. I ogólnie są jeszcze smaki jalapeno też, to jest takie zielone opakowanie. Niestety to, ja tego nie zjem, bo raz, że no, Ditka nie może mi tego gotować, się nie chce tego robić teraz. A dwa, że jakbym to zjadł, to mi rozjebałbym się gdzieś na wysokości Wrocławia. Więc przez podróż niestety nie zjem tego, ale mogę wam powiedzieć moje wrażenia, smakuje to... Jakbyście jedli zupkę chińską, tylko trochę lepszą. Zbliżamy się powoli do końca. Sprawdźmy co mamy. O co to jest? Chuj wie. Takie coś. To jest, moi drodzy... O kurwa, ty, co to jest? Ogólnie no to jest taka... No to jest chyba plastelina w ogóle. Tak, to jest plastelina, tego się nie je. To sobie normalnie robisz, serolujesz, sobie robisz ludziki, z kasztanów i z plasteliny, bo nie wiem co to jest. Plastelina. Ale to jest podobno two flavors, więc bardzo możliwe, że z drugiej strony będzie inny smak tej plasteliny. Nie, cała jest taka niebieska. No dobra, no to... A jak mówisz, że to jest plastelina? Zobacz jak to wygląda. To wygląda jakby kurwa plastelina była. Ale zajebiste. No i to jest słodycz. Tutaj jeszcze jakaś kupaska. A, to są Reese's.
Takie coś. Zrobiły się tu tak naprawdę małe szczelinki, przez które możemy... O, proszę bardzo. O, do oka mi wleciało. Chemia z Ameryki, do oka mi wleciała. Jenny Nassor! Ja p... Dobra, próbuję to. Zobaczcie, jakie to małe kawałki z tego wylatują, przecież ja mogę stracić wzrok. O, jest. Dobra. Powiem tak, no jestem po testowaniu wszystkiego. Myślę, że mogę dobra. Do szpitala. Zepsuło mnie to. Powiem wam tak. To jest mój faworyt.